Dzień dobry, witam się z Wami w weekendowym vlogu. Dzisiaj mamy 30 września, Dzień Chłopaka, także wszystkim chłopakom, mężczyznom, którzy oglądają mój kanał, wszystkiego najlepszego, żebyście spędziły ze mną sobotę, niedzielę i być może poniedziałek. Taki jest plan, dawno nie nagrywałam vloga, więc powiem Wam, że naprawdę ciężko mi było się do tego zabrać. Ale chcę Wam pokazać kilka rzeczy, więc tak naprawdę luźny vlog ze mną. Ja właśnie idę do pracy, niestety na 12 godzin, więc sobota przeleci bardzo szybko, ale jest szansa, że po prostu w wolnej chwili podejdę Wam może do kilku sklepów i nagram Wam jakiś taki przegląd pierdółek, który jest dostępny. Przegląd pierdółek, który jest właśnie dostępny teraz w asortymencie w Action czy w Pepco. Także być może to Wam pokażę. Mamy godzinę 7:33. Ja zabieram się za jakieś śniadanie. Jeszcze muszę spakować paczkę na Vinted, żeby ją od razu nadać. I tak naprawdę lecę do pracy. Ta pogoda dzisiaj jest tak dobijająca, że podejrzewam, że no niestety dzisiaj ruchu nie będzie. Także sobota będzie bardziej sprzątająca. Zaraz sobie ogarnę gabloty. Właśnie sprzedałam medalik z łańcuszkiem, więc teraz muszę dołożyć jakąś nowość. Może chyba ten sam, który się sprzedał, bo bardzo dobrze wygląda do delikatnych łańcuszków. Taki medalik błyszczący, bardzo ładny. A więc wyciągnę jeszcze jedną pancerkę męską, może się sprzeda. 50 to wyciągnę łańcuszek z takim splotem. Bardzo ładny, on może być i męski, i damski. Pancerkę w rozmiarze 45. Bardzo taka klasyczna, nie za gruba, nie za cienka. W ogóle pięknie się to wszystko błyszczy.
Dziewczyny, potrzebuję Waszej porady, bo zastanawiam się nad dwoma pierścionkami. I to jest pierwsza propozycja. To jest taka obrączka z takich ogniwek złożona. Białe złoto na środku i dodatkowo cyrkonie, coś takiego. A drugi jest w formie takich kolorowych cyrkoni. Troszkę grubsza obrączka, gładki i właśnie kolorowe cyrkonie. I sama się zastanawiam, który pierścionek ładniej wygląda na mojej ręce. Więc mam nadzieję, że Wy mi w tym temacie doradzicie. Pokażę Wam jeszcze raz oba pierścionki. O, coś takiego. Sama nie wiem, który do mnie bardziej pasuje. Również w związku z końcem miesiąca biorę się za podsumowanie miesiąca września oraz zaczynam rozplanowywać sobie październik, zrobię sobie tabelę na październik. Ja od kilku miesięcy prowadzę właśnie taki tracking wydatków. Oczywiście można to robić w Excelu, a można to robić tak naprawdę w zeszycie, tak jak ja. Ja właśnie lubię sobie bardzo bazgrać, pisać i używać kolorowych tutaj jakichś długopisów i tak dalej. Więc ja robię to w zeszycie i powiem Wam szczerze, że bardzo pomaga mi to ograniczyć wydatki. I jeśli miałybyście ochotę posłuchać coś więcej na temat właśnie oszczędzania, planowania wydatków, budżetu itd., itd., dajcie znać i ja chętnie coś takiego Wam nagram i pokażę Wam, jak ja planuję te swoje wydatki. I kolejne produkty, które wkładam do gabloty, to mamy srebro pozłacane, takie nowe kompleciki z perełką, z kwiatuszkiem i z jakimś tutaj różowym kryształkiem. Bardzo ładny komplecik. Coś nowego, myślę, że będzie się oglądało w gablocie. Pokazuję Wam prezent dla mojego chłopaka. Kupiłam mu róże. To były najtańsze róże w Kauflandzie, jakie były za 5 zł, ale pięknie je rozłożyłam. Do tego kupiłam mu czekoladki. Opowiem Wam więcej, dlaczego taki prezent jutro, bo dzisiaj już tu nie chcę nagrywać w pracy, tylko rzeczywiście jutro, jak siądę do makijażu, to pokażę Wam więcej, ale pokazuję Wam prezent, różyczki i czekoladki. Hejo, hej, witam się z Wami w niedzielę. Dzisiaj mamy dzień wolny. Spaliśmy do oporu, ja wstałam koło 10. Zrobiliśmy sobie śniadanko, kawkę, a potem ja zaczęłam sobie taką ogarniającą niedzielę. Zrobiłam pranie. No ja niestety w niedzielę zazwyczaj sprzątam, bo jest to często mój jedyny wolny dzień w tygodniu, więc to jest taki czas na reset, na ogarnięcie lodówki, ogarnięcie posiłków, ogarnięcie pralki. Także robię to dosłownie dzisiaj, ale też ogarnięcie siebie. I ja tak, robiłam sobie dzisiaj peeling kawitacyjny. Trochę mi zapychało pory właśnie, powyskakiwały mi jakieś takie malutkie sywki, więc robiłam sobie peeling kawitacyjny, robiłam sobie henne na brwi, peeling na usta, mam taki fajny z ziai, naprawdę dobrze się sprawdza. Umyłam sobie przed chwilą włosy, ponieważ dzisiaj wychodzimy na randkę w związku z wczorajszym dniem chłopaka. My dzisiaj, właściwie ja zabieram dzisiaj swojego chłopa na pizzę i na piwko, ale ubieramy się bardzo wygodnie, idziemy raczej na sportowo, ponieważ idziemy na nogach, więc idziemy sobie spacerkiem na nogach, nie jedziemy żadnym Boltem czy samochodem, więc po prostu idziemy wygodnie, żeby nam się dobrze szło, bo jednak mamy kawałek. Także coś, co niecoś Wam jeszcze dzisiaj nagram. Umyłam sobie też pędzle, przed chwilą Wam pokazywałam, umyłam też sobie pędzle. Już jest 15:15, więc ten czas niesamowicie szybko leci na wolnym. Przepraszam za brudną bluzkę, którą widziałyście, jak suszyłam włosy, ale ubrudziłam się ostatnio podkładem i stwierdziłam, że skoro to jest świeża plama, to wrzucę ją do prania i ona mi sama zejdzie. Ale no nie zeszła, nie zeszła, także muszę ją po prostu w czymś namoczyć. Na jutro mam ambitny plan, żeby wstać o 7 rano i lecę na lumpa, na nowego lumpa. W poniedziałki jest najtańszy dzień, także chętnie się dowiem, co ja tam jutro dostanę. Wydaje mi się, że on jest spory, ale okaże się to jutro. Tam leżą kwiatuszki z wczoraj, które mój chłopak dostał. Powiem Wam szczerze, że był w szoku i się chyba nie spodziewał, jak szłam z tym bukietem, a o dziwo zrobił mi niespodziankę i odebrał
mnie w pracy. Pewne, że to ja dostałam od kogoś bukiet śmieszek. Także śmiesznie to wyszło, bo mówię, że te kwiaty są dla niego. On, skąd masz te kwiaty? Kto ci dał te kwiaty? Także jakiś epizod zazdrości był, a zamiast się cieszyć kwiatami, to jakiś taki epizod zazdrości. Skąd w ogóle pomysł na te kwiatki i czekoladki? Powiem wam, że u nas chciałam, żeby było trochę śmiesznie. Powiem wam szczerze, że chciałam, coś mi wpadło do oka i tak mi zaszły trochę oczy. Chciałam, żeby było trochę śmiesznie, dziewczyny, ponieważ my mamy tak, że jak mi albo jemu się coś spodoba, to my to kupujemy sobie od razu. I ja w tym momencie ja się dużo zastanawiam, ponieważ ja zawsze jak coś chcę, jak mi się podobają jakieś perfumy, to nie czekam na żadną okazję, aż mi ktoś kupi, powiem mu tak, wiesz co, widziałam takie perfumy, marzę od nich od pół roku i takie bym chciała dostać. Tylko ja po prostu jak coś mi się podoba, to kupuję. Ja się nie zastanawiam nad takimi rzeczami, po prostu jeśli mam ochotę, mam w tym momencie wolną gotówkę, no to po prostu je sobie kupuję. Staram się ograniczać moje zachcianki w tym momencie w związku z prowadzeniem teraz budżetu i moim ambitnym planem do końca roku, o którym myślę, że opowiem wam więcej, jeśli macie ochotę posłuchać o finansach, ale mam kilka celi finansowych, które chcę spełnić do końca roku, więc teraz bardzo ograniczam swoje wydatki. Ale jeśli to jest jakiś perfum czy jakieś kolczyki, co mi się podoba w tym momencie, to ja się nie zastanawiam, nie czekam, aż mi to ktoś wykupi, tylko po prostu sobie kupuję. No i mój chłopak ma tak samo, jeśli psują mu się słuchawki, to kupuje, jeśli kończą mu się coś, co potrzebuje, to kupuje. I później rzeczywiście, jak przychodzi moment, w którym chcemy komuś coś kupić, bo są właśnie takie okazje typu dzień chłopaka czy urodziny chociażby, no to naprawdę nie ma co kupić, bo wszystko się ma. Więc to jest takie skomplikowane, ale stwierdziliśmy, a w sumie mój chłopak wyszedł z inicjatywą, żebyśmy rzeczywiście kupili skarbonkę i po prostu na każdą okazję typu urodziny, walentynki, dzień kobiet, dzień chłopaka wpłacali tam gotówkę i za te pieniądze pojechali na wakacje. Właśnie, plan jest taki, żeby kupić wspólną skarbonkę i po prostu tam wpłacać pieniądze. Natomiast zapewne zaczniemy to dopiero od stycznia, bo w sumie w grudniu nie robimy sobie prezentów na święta, tylko jedziemy znowu do hotelu, tym razem nie z jacuzzi, tylko z wanną z hydromasażem, z Netflixem. On jest w Wadowicach, więc na pewno nagram wam vloga, jak to wygląda. Ale też jeśli macie ochotę się zapoznać z ofertą, to podlinkuję wam na dole. Ja tam jeszcze nie byłam, ale bardzo mi się podoba oferta i planujemy jechać tam w grudniu, żeby się przekonać, czy jest warto. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Hejo, hejo, witam się z wami w poniedziałek. Ja już sobie wstałam, mamy godzinę 7:32. Szybka kawka, dziewczyny, ogarnęłam sobie włosy, spięłam je do góry, włożyłam tylko kolczyki, na razie się nie maluję, pomaluję się na świeżo do pracy. No i tak naprawdę ubieram się i wychodzę na lumpa, zobaczymy jak ten lump w ogóle wygląda. To jest stosunkowo dość niedawno otwarte, tak naprawdę reklamę zauważyłam na autobusie jak jechałam do pracy, że gdzieś tam przy bazarach otwarł się nowy lumpex. I jak szliśmy na spacer, to po prostu go obczailiśmy. No i dzisiaj powinien być najtańszy dzień. Na drzwiach pisało od 2-3 zł. Ciekawe, co to znaczy, jak to jest w ogóle liczone. Także
zobaczymy. Więc szybka kawka i wychodzę. Wracam po prysznicu. Podsumowując, dziewczyny, dzisiejszy wypad na lumpa. W poniedziałki jest najtaniej. I otwarte jest od 8. Ja dotarłam tam 8:15 i powiem Wam szczerze, że tak naprawdę było tam może z połowę wieszaków zajętych tymi ubraniami. Ludzi było multum. Jeśli chodzi o ceny, to nigdzie nie było tak naprawdę... Wiedziałam, że jest najtańszy dzień, ale nigdzie nie było informacji, jak to tak naprawdę działa w tym dniu, więc ja dowiedziałam się dopiero przy kasie, więc jeszcze przy kasie robiłam segregację ubrań, czy na pewno to chcę, czy nie, także szybciutko jeszcze podjęłam decyzję i chyba odłożyłam 4 rzeczy na sklep. Mam całą siatę ubrań i zapłaciłam za całość 35 zł z groszami, 35,50 albo 70, bo brałam reklamówkę, bo nie wzięłam z domu. I powiem Wam szczerze, że tak naprawdę jest tam duża niespodzianka, bo nie mierzyłam nic z tych rzeczy. Nie ma tam przymierzalni, są po prostu lustra, ale w tym dniu było tak wszystko zawalone, ale było tak dużo ludzi, że do tych luster nawet nie szło dojść. Także brałam ryzyk fizyk po prostu. Zresztą u mnie tak jest, że jak coś na mnie nie pasuje, to zawsze jest osoba, która chętnie to przygarnie. Jeśli chodzi o to, co kupiłam, to pokażę Wam to w osobnym filmiku, w związku z tym, że ja też tydzień temu byłam na innym lumpie. W związku z tym, że ja tydzień temu byłam na tym lumpie obok mojego domu i też kilka rzeczy kupiłam i jeszcze Wam tego nie pokazałam, no to będzie osobny filmik z holem lumpeksowym. Tak naprawdę jak najszybciej, żebyście miały filmy na bieżąco. Kusi mnie, żeby iść na nowy towar, ale to dopiero po wypłacie, bo rzeczywiście nie chcę w tym miesiącu już wydawać kasy na ubrania, ale myślę, że następnym razem może wybrałabym się na nowy towar, żeby rzeczywiście jakieś takie fajne perełki sobie wypatrzeć, a nie to, co zostało. Nie uwierzę w to, że się zrobiła taka pogoda, dziewczyny. O 10:00, jak było zimno i mega nieprzyjemnie, tak typowo jesiennie, a mamy 12:00 i normalnie wyszło słońce, grzeje i jest tak gorąco, nie ogarniam tej pogody. Ja naprawdę nie ogarniam tej pogody, a podejrzewam, że jak wyjdę z pracy, to będzie mega, mega zimno. Także śmieszny jest ten, nie wiem, w ogóle nie ogarniam września, nie ogarniam października. Jak to jest z tą pogodą, że rano jest lodowato, a później jest tak gorąco. Lecę odebrać paczkę z paczkomatu i nagram Wam, dziewczyny, co tam tak naprawdę jest. I w mojej paczce, którą odbierałam właśnie z paczkomatu, był, dziewczyny, syrop do kaweczki jesiennej. I to jest syrop karmelowy, on jest bez dodatków cukru. Jest słodzony sukralozą i z tego, co zdążyłam się zorientować, nie wiem, jak to jest w jakichś pismach medycznych, natomiast Google podpowiada, że sukraloza nie podnosi insuliny we krwi, więc powinna być idealna, więc może być stosowana, jeśli chodzi o osoby z insulinoopornością. Zresztą w samej ofercie było zaznaczone, że ten syrop jest dobry dla diabetyków, dla cukrzyków, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie takie miłe urozmaicenie. Do tego również mam pompeczkę, ona dawkuje 10 ml syropu, więc wydaje mi się, że na takie właśnie chłodne jesienne dni, żeby się troszeczkę rozgrzeć, ale to jest też dobre w ramach oszczędności, żeby nie kupować sobie kawki gdzieś tam na mieście. No i taka jedna kawka dziennie będzie fajnym urozmaiceniem, a myślę, że też zaspokoi gdzieś chęć na jakieś słodkie, nie wiem, czy batoniki, czy coś innego, więc tak na próbę sobie kupiłam. Ja mam też spieniacz do mleka i kawiarkę, więc ta kawa będzie naprawdę smakować jak z kawiarni. Zapomniałam się z Wami pożegnać. Już mamy wtorek, ja się ogarnęłam do pracy, gotuję obiad i tak naprawdę wychodzę. Także dziękuję pięknie za oglądanie, że byłyście ze mną, że byliście ze mną i do zobaczenia w następnych vlogach i filmach. Mam nadzieję, że dobrze Wam się oglądało film i zapraszam Was do następnych filmów.